Cześć, z tej strony Mateusz Mikulak z kanału Football TV i dziś, jako że jesteśmy na półmetku okienka, to specjalnie dla Fangola, dla kanału Z Boiska do Sieci, przedstawię moje zestawienie 8 kluczowych transferów, które zostały dokonane tego lata. Zacznijmy od szokujących przenosin Leonardo Bonucciego z Juventusu do Milanu. W ostatnich latach był on przecież podporą defensywy starej damy. Tworzył te słynne trio BBC. Ponadto myślę, że nie tylko moim zdaniem jest to jeden z najlepiej rozgrywających obrońców na całym świecie. Dlatego Milan zrobił świetny interes i w mojej opinii jest to teraz najważniejszy transfer tego odradzającego się Milanu. Podobno powodem jego odejścia był konflikt z trenerem Maxem Allegrim. Co ciekawe, sam zawodnik zdążył już zadebiutować w ekipie Rossonerich i to w nie byle jakim meczu, bo w zwycięskim spotkaniu aż 4-0 przeciwko Bayernowi. Sam Bonucci stał się dopiero 11 zawodnikiem w historii, który zanotował występy dla trzech wielkich włoskich wrogów – Interu, Juventusu oraz Milanu. Poza nim m.in. do tej grupy należą Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimowicz czy Giuseppe Meazza. Głośnym echem odbił się także transfer Alvaro Moraty z Realu do Chelsea i moim zdaniem ten transfer wypali. Po pierwsze, Morata wraca pod skrzydła Antonio Conte. U niego w Juventusie grało mu się bardzo dobrze, Antonio Conte wierzy w tego zawodnika. Zawsze między nimi była chemia i teraz znów będą mogli razem współpracować. A po drugie, Morata miał coś takiego zawsze w Juventusie, że kiedy był mecz ligowy z kimś, powiedzmy, z jakąś słabszą drużyną, no to nie miał tej motywacji, żeby się pokazywać, żeby dawać z siebie 100%, no i czasami wtedy zdarzały mu się przeciętne mecze, ale kiedy przychodziła Liga Mistrzów, to praktycznie zawsze strzelał. No przecież pamiętacie, że wyeliminował nawet Real Madryt. A w Premier League, jak wiemy, tam wszystkie drużyny są na poziomie, tam praktycznie każdy mecz można przegrać, każda drużyna może przegrać z każdą i wydaje mi się, że tutaj będzie cały czas miał utrzymaną tą koncentrację i wydaje mi się, że właśnie ta liga jest skrojona pod niego. Z tych wszystkich transferów AS Romy kibiców giallorossi chyba najbardziej boli sprzedaż Mohameda Salaha, który po nieudanej przygodzie w Chelsea znów wraca do Premier League, trafia do Liverpoolu, aż strach pomyśleć, jak będzie wyglądała ta jego współpraca z Sadio Mané. Ostatni sezon w jego wykonaniu fenomenalny. We wszystkich rozgrywkach Salah zdobył 19 goli, zanotował 15 asyst. No jest to naprawdę ogromne wzmocnienie ekipy Jurgena Kloppa. Oczywiście w tym zestawieniu również nie może zabraknąć przenosin Jamesa Rodriguez'a z Realu do Bayernu Monachium. James znów trafia pod skrzydła Carlo Ancelotti'ego, który sprowadził go do Realu, który w niego wierzył, kiedy razem pracowali na Santiago Bernabeu. I wydaje się, że teraz ta współpraca również może dobrze wyglądać. James już od kilku sezonów także był łączony z wieloma klubami, z tymi najlepszymi w Europie. Ostatecznie zdecydował się na Bayern. Zobaczymy, czy była to dobra decyzja dla Bayernu. Już teraz możemy powiedzieć, że to był naprawdę bardzo dobry ruch, gdyż James to jednak potężna marka. Przykładowo w sezonie 15-16 to właśnie jego koszulki znalazły się na drugim miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż globalną na całym świecie. Tylko Leo Messi był przed nim, tak więc jak widzicie, jest to zawodnik, który ma ogromną rzeszę fanów, którzy teraz także zaczną kibicować Bayernowi. Oczywiście w tym zestawieniu nie mogło także zabraknąć przenosin Alexandre Lacazette'a z Olympique Lyon do Arsenalu. No to jest dla mnie niesamowite, że ten zawodnik w końcu odszedł z Ligi Francuskiej. Wydawało mi się, że już nigdy do tego nie dojdzie, bo już praktycznie z okienka na okienko mówiło się, że ten Lacazette odejdzie, że przejdzie do jakiegoś nowego klubu. Cały czas jednak zostawał, no i w końcu trafił do Arsenalu. Jest to gwarancja bramek przede wszystkim. Ostatnie 3 sezony i w każdym miał co najmniej 20 goli. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry ruch Arsenalu i ten zawodnik jak najbardziej teraz dalej będzie strzelał. Teraz przyszedł czas na polski akcent. Wojtek Szczęsny w Juventusie, bramkarz naszej reprezentacji, w końcu może poczuć stabilizację. W końcu znalazł klub, do którego przeszedł na zasadzie transferu definitywnego. Za rok ma zastąpić Gianluigiego Buffona, który zapowiedział, że przechodzi na emeryturę.
jeśli nie zdobędzie Ligi Mistrzów. Jeśli ją zdobędzie, no to wtedy pogra jeszcze następny sezon, żeby zwyciężyć w klubowych mistrzostwach świata. No ale jeśli Juve nie sięgnie po UEFA Champions League, no to wtedy Szczęsny ma już miejsce w bramce zagwarantowane. Oczywiście należy pamiętać także o największym transferze tego okienka, czyli przenosinach Romelu Lukaku do Manchester United za prawie 85 milionów euro. Tym samym Czerwone Diabły załatały dziurę po odejściu Zlatana Ibrahimowicza. Co ciekawe, jeszcze przed tym okienkiem mówiono, że Lukaku trafi do Chelsea, jednak ostatecznie to podobno Paul Pogba namówił belgijskiego napastnika, kiedy razem spędzali wakacje, bo jak wiadomo są to przyjaciele. Namówił go na transfer do Manchesteru United, no i teraz obaj panowie będą grali w jednej drużynie. A na koniec najdroższy obrońca w historii, Benjamin Mendy, który za 57,5 miliona euro zamienia Monaco na Manchester City. Tym samym Manchester City pokazuje, że nie zamierza oszczędzać w tym okienku. Wydał już ponad 240 milionów euro, z czego aż 138 na obrońców. Jak wiemy, obrońcy zazwyczaj są tą najtańszą pozycją na boisku. Tutaj jednak ogromne pieniądze są pakowane właśnie w defensywę. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli chodzi o zawodników Monaco, no to jeszcze wcześniej oczywiście Bernardo Silva także zamienił właśnie drużynę z księstwa na Manchester City. A na koniec chciałbym Was zachęcić do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest FIFA 17 na PC. Ponadto dodaję, że ostatni konkurs na FIFA 17 wygrał Daniel Kopec i proszę, aby zgłosił się on na facebookowy fanpage Fangola w prywatnej wiadomości. Tam zweryfikujemy Twoje konto i przekażemy Ci nagrodę. Na dziś to już wszystko. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i oczywiście polecam korzystanie z aplikacji Fangola na telefon. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia.